Dzisiejsze słowo o tym, jak Stary Testament jest zapowiedzią tych wydarzeń, które jeszcze przed nami. Nieraz wydaje się, że ten Stary Testament to niewiele wart. Wielu chrześcijan, czy nawet większość chrześcijan, do Starego Testamentu nie przykłada wielkiej wagi. Albo go w ogóle nie czytają, albo czytają tylko jakieś fragmenty, które zdają się być dla nich interesujące, a cała reszta to jest mała wartość. Tym bardziej dla nas jest to ważne, że wiele z tych nauk i dotyczących świątyni, i dotyczących tego, co jemy i nie jemy, my bierzemy ze Starego Testamentu. I wtedy słyszymy, a bo wy adwentyści, to wy ten Stary Testament. Wy tam jesteście, utknęliście w Starym Testamencie. A pomyślcie o czasach apostołów, z czym apostołowie szli do całego świata głosić Ewangelię. Ile mieli Nowego, a ile mieli Starego Testamentu? No Nowego jeszcze w ogóle nie mieli i tylko ze Starym szli. To jest pewne wyzwanie. Zobaczcie, jak spotykamy chrześcijan, którzy mówią, że ten Stary Testament to chyba tylko dla adwentystów. No to apostołowie poszli z nim głosić Ewangelię. Czy bylibyśmy gotowi wziąć tylko Stary Testament bez otwierania Nowego i głosić człowiekowi Ewangelię? I dlatego tak ważne jest przesłanie, które tam znajdujemy. Dzisiaj chciałbym pokazać na jednym przykładzie, a może i dwóch, jak Stary Testament proroczo zapowiada wydarzenia, które wciąż jeszcze przed nami. Fragment, który już dzisiaj słyszeliście z listu apostoła Pawła do Koryntian, 10 rozdział, wiersz 11, pierwszy list do Koryntian i tam takie słowa. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Na tamtych to przyszło, o kim tutaj mówi? O Izraelu starożytnym. Że to przyszło na tamtych, żeby to dla nas było jakimś przykładem. Można by dodać i zachętą, i napomnieniem. Że to nie tylko historie, no było, minęło, tylko to są historie, które w pewnym wymiarze będą się powtarzać. Dość często pojawiają się dyskusje, kiedy zaczynamy z ewangelicznymi chrześcijanami, obojętnie jakiego odcienia, mówić o powtórnym przyjściu Jezusa. No to tutaj byśmy się zgadzali. Będzie powtórne przyjście, takie majestatyczne. Ale co będzie się działo z Kościołem? Gdzie będzie Kościół wtedy? Możecie wtedy usłyszeć, że jak przyjdzie ten wielki ucisk, wiecie, każdy kościół ma swoją terminologię. W kościołach ewangelicznych będzie wielki ucisk, to jest to, co dzieje się przed powtórnym przyjściem Jezusa, ale wtedy na ziemi już nie ma kościoła, bo kościół został cudownie porwany. To jest tajemnicze porwanie kościoła i powołują się wtedy na fragment z Ewangelii Łukasza, 17 rozdział i tam od 34 wiersza są takie słowa. Powiadam wam, tej nocy dwaj będą na jednym łożu. Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu. Jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli. Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. I to jest mniej więcej taka wizja, że zanim przyjdą ostateczne wydarzenia, ten wielki ucisk, to część kościoła, ci już tacy oczyszczeni wystarczająco, zostaną w cudowny sposób porwani. A cała reszta Kościoła zostanie jeszcze na tej ziemi, żeby się tak do końca nawrócić i żeby reszcie świata też w tym czasie opowiadać Ewangelię i dopiero przyjdzie Jezus. No myślę, że w Wiśle to takie historie to słyszeliście, bo tutaj macie protestantów wszelkiej maści i wszelkie koncepcje wizji czasów końca. I właśnie Stary Testament daje nam bardzo prostą odpowiedź na tą kwestię i na wiele innych. Jeżeli zastanawiamy się, jak to będzie, jak to ma być w czasach końca, to warto szukać odpowiedzi w wydarzeniach Starego Testamentu.
No bo ten wielki ucisk to nic innego jak apokaliptyczne plagi, które mają spaść na świat. No i żeby tak trochę zbudować atmosferę, dodać emocji temu, co ma przyjść, no to otwórzmy Księgę Apokalipsy i tam się od 16 rozdziału. Pisze apostoł Jan. I usłyszałem donośny głos mówiący ze świątyni do siedmiu aniołów. Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na ziemię. I wyszedł pierwszy i wylał czaszę swoją na ziemię i pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach mających znamie zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi. A drugi wylał czaszę swoją na morze i przemieniło się w krew jakby z umarłego. I wszelkie stworzenie żyjące w morzu zginęło, a trzeci wylał czaszę swoją na rzeki i źródła wód i przemieniły się w krew. No i to brzmi już znajomo. Właśnie z wydarzeń Starego Testamentu. A zobaczmy dalej od 8 wiersza. A czwarty wylał czaszę swoją na słońce i dana mu została moc palenia ludzi żarem. I byli ludzie popaleni wielkim żarem i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie upamiętali się, by mu oddać chwałę. A piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia i pogrążyło się królestwo jego w ciemnościach i gryźli ludzie z bólu swoje języki i bluźnili Bogu niebieskiemu z powodu swoich bólów, z powodu swoich wrzodów i nie upamiętali się w swoich uczynkach. Widać tutaj naprawdę niezwykłą grozę wydarzeń, które mają przyjść na świat. Pamiętam, jak pewnego razu, będąc studentem w Podkowie Leśnej, jechałem na kazanie i jechałem razem z pastorem Władysławem Kosowskim. Mieliśmy ten sam kierunek i on mnie zabrał. Ja jechałem z kazaniem do Siedlec, a on jechał do Łukowa Gołąbek. I to jest taki kierunek, że to jest jedna droga i najpierw są Siedlce, więc on mnie tam zostawiał, a sam jechał dalej do Łukowa. No i po drodze bardzo ekscytujące dla mnie rozmowy. Nie wiem, czy pastor Władysław jeszcze pamięta taką podróż, bo pewnie jeździł z wieloma studentami, ale pamiętam, że miałem listę pytań, które mu chciałem zadać i cieszyłem się na tę podróż. I jedno z pytań, które mu zadałem, to: pastorze, czy ty chciałbyś dożyć do powtórnego przyjścia Jezusa? No i wydawało mi się oczywistym, że on powie: ja marzę o tym cały czas, oczywiście, że bym chciał. A on mówi: wiesz co? I tak, i nie. Jak to nie? Mówi: no nie, dlatego że im więcej rozumiem z tych wydarzeń, które przed nami, tego, co mówi Księga Apokalipsy i wszystkie proroctwa, to będą bardzo trudne czasy. I mówi tak: po ludzku to ja nie jestem pewien, czy ja bym chciał żyć w tych czasach. A mi się wydawało, wiecie, taki świeżo nawrócony, gorliwy, no to mówię: co za problem, to przecież jakoś tam przeżyjemy, powtórne przyjście to chyba wszyscy chrześcijanie chcieliby zobaczyć, jak to będzie. Ale powiem wam, że jak minęło te 20 lat, to nabrałem takiej pokory do życia, do tego, co się dzieje na tym świecie. I tak naprawdę teraz to co mamy, no ja to nie pamiętam takich wydarzeń. Różne trudności przychodziły na ten świat, ale wciąż tak sobie myślę, że to, co teraz się dzieje, to tylko taka mała czkawka w porównaniu z tym, co ma przyjść. To tak, jakbyśmy robili próbę mikrofonu, tam raz, dwa, trzy, czy wszystko działa, nie? To takie nic. Jak pomyślimy o tych wydarzeniach, które przed nami. Wracając do tej rozmowy z pastorem Władysławem, nie dziwię się, że tak po ludzku to się nie ma co pchać do trudności i cierpień, które przyjdą na ten świat. No ale wtedy pojawia się taka wątpliwość, jak to będzie z nami wierzącymi, jak to wszystko przyjdzie na ten świat. No i właśnie kiedy rozmawiamy z ewangelicznymi chrześcijanami, to oni będą mówić, że ten wielki ucisk, jak on spadnie na ten świat, to on przede wszystkim spadnie na tych nie do końca nawróconych chrześcijan, no i na cały niewierzący świat. A ten Kościół taki oczyszczony i przygotowany, to on wcześniej będzie porwany już do nieba. I nawet są takie filmy
to całkiem sporo tych filmów jest takie no, ewangelicznie budzące, żeby pokazać człowieku, nawróć się teraz, żebyś nie musiał żyć w tym wielkim ucisku. I te filmy pokazują, jedzie na przykład autobus i kierowca znika, bo to przyszedł akurat ten moment, nie, tam samolot leci, pilota nie ma, ludzie znikają. To ma być taki moment, który obudzi cały Kościół i cały świat i da im jeszcze jedną szansę, ale już w bardzo trudnych czasach. No a jak ma to być? No wystarczy spojrzeć, kiedy zastanawiamy się, co będzie z plagami apokaliptycznymi, to trzeba spojrzeć, co było z plagami, kiedy naród izraelski wychodził z Egiptu. No i kiedy otwieramy Księgę Wyjścia, tam od 7 rozdziału, tam znajdziemy historię, jak to było. Widzimy, jak Pan Bóg posyła Mojżesza i Arona. I najpierw mamy wodę, która zmienia się w krew. Później żaby, a później komary. I tutaj na chwilę jest mała pauza, bo te pierwsze plagi to były plagi, które nie tylko Mojżesz z Aaronem zapowiedzieli, ale również czarnoksiężnicy Faraona. Bo przychodzą do Faraona i pokazują mu te cuda, a Faraon woła swoich czarnoksiężników, a oni też potrafili to zrobić. I to jest ciekawą zapowiedzią tego, co będzie się działo w czasach końca, że jak czytamy, Antychryst, mówiąc tak ogólnie o wszystkich mocach zjednoczonych przeciwko Chrystusowi, będzie potrafił i ogień z nieba spuszczać. A kiedy otwieramy Ewangelię Marka, 24 rozdział i różne zapowiedzi tego, jak to będzie w czasach końca, to najwięcej ostrzeżeń mamy przeciwko fałszywym prorokom, którzy i cuda fałszywe będą czynić. Więc tutaj mamy takie niezwykłe podobieństwa, że kiedy przychodzą te czasy, to dużo cudów fałszywych się będzie działo. Mamy to również w Księdze Wyjścia, kiedy Mojżesz z Aaronem przychodzą do Faraona. Ale później przychodzą kolejne plagi. Mamy plagę much, mamy zarazę, wrzody, grad, szarańcze, ciemność i wreszcie śmierć pierworodnych. I co wtedy dzieje się, bo to jest to pytanie, na które szukamy odpowiedzi, co wtedy dzieje się z ludem Bożym, z Izraelem? Czy Izrael cierpi plagi, które spadają na Egipt? Bezpośrednio nie. Bo jak czytamy w 8 rozdziale i 22 wierszu, to tam zostało to zapowiedziane tak. Ale w tym dniu wyróżnię ziemię Goszen, w której przebywa lud mój i nie będzie tam much, abyś poznał, że ja, Pan, jestem w pośród tej ziemi. Tamtej plagi nie będzie. I tak ze wszystkimi kolejnymi plagami, aż do końca. Omijały Izrael. No to można by sobie pomyśleć, no to cudownie, plagi będą spadać na ten świat, a nam nic się nie będzie działo. Ale to tak nie działa. To nawet jak teraz, jako adwentyści, wiecie, my jesteśmy dużo zdrowsi od całej reszty społeczeństwa. Dlatego, że jesteśmy posłuszni temu, co Pan Bóg mówi. Jemy zdrowiej, ruszamy się więcej, nie mamy większości nałogów, które ma ten świat. No to zdrowsi jesteśmy i jakaby ta plaga nie była, to nawet jak nas gdzieś tam omsknie, to dużo łatwiej przez to wszystko przechodzimy. Z tymi plagami, które spadały na Egipt, nawet jeżeli bezpośrednio nie spadały na ziemię Goszen, to łatwo sobie wyobrazić, co się dzieje, no tak jak my teraz. Lekko nas dotyka, ale nie tak bardzo, ale żyjemy w świecie, który tak bardzo to dotyka. No i to już widzimy różnicę. Nagle ten świat się tak szybko zmienił. I teraz łatwo sobie pomyśleć, co to będzie, jak plagi zaczną spadać na ten świat. Nawet jak nas w bezpośredni sposób nie będą dotykać i spadać nam na głowę, to jeżeli to się będzie działo wokół nas, to tak jak w Egipcie. Jak to jest żyć w kraju, gdzie wyginęło całe bydło, gdzie szarańcza przyleciała i zeżarła wszystko, co zielone. To nie jest tak łatwo. Te plagi
w ten pośredni sposób również dotykały Izraela. Izrael tam był pośród tych plag, nawet jeżeli ich omijały. I to jest odpowiedź tego, powołując się jeszcze raz na słowa apostoła Pawła, który mówi, to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu, żebyśmy my, którzy znaleźliśmy się u kresu czasów, żebyśmy z tego mieli pokrzepienie, naukę. Na tamtych przyszło dla przykładu. Zatem to jak to się będzie działo z plagami? No plagi będą spadać, kiedy lud Boży cały czas będzie na ziemi jeszcze. I nawet jak nam nie spadnie na głowę, to również lud Boży ucierpi. I tym bardziej, wracając właśnie do tej rozmowy z pastorem Władysławem, coraz bardziej rozumiem, że to nie jest takie proste żyć w świecie, który jest coraz bardziej zamieszany. I ta nasza wiara również jest wystawiona na jakąś próbę. Ale to dobrze. To dobrze, bo bez prób i bez trudności to byłoby jeszcze gorzej, jakby tak się wszystko dobrze układało. Patrząc na kolejne historie, to jeszcze na Księgę Daniela trzeci rozdział chciałem zwrócić uwagę, bo ona jest też taką bardzo mocną zapowiedzią tego, co w czasach końca. Tak naprawdę patrząc na całą drogę Izraela, na kolejne momenty zwątpienia, na kolejne cuda Boże, na ich relacje z przywódcami, to wszystko jest zapowiedzią, to co działo się kiedyś, jest zapowiedzią tego, co ma się dziać jeszcze raz. Księga Daniela, jakby wydawało się zupełnie oderwana historia, ale ona również jest zapowiedzią tego, co jeszcze przed nami. I tam trzeci rozdział poprzedzony jest drugim rozdziałem. My znamy bardzo dobrze drugi rozdział, bo mowa jest o śnie króla Nebukadnezara. Przychodzi Daniel i wyjaśnia sen. Piękny moment, żeby się król nawrócił. No i prawie się nawrócił. Poznał Boga, u którego jest mądrość, u którego jest moc, który zna przyszłość. No faraon też się prawie nawrócił. Też miał okazję niezwykłą. I to jest taki ciekawy obraz, że Pan Bóg dociera, nam się wydaje, że to tylko Izrael był. A Pan Bóg w tym samym czasie dbał o wszystkie inne narody. O Babilon też dbał, o Egipt też dbał, żeby do tych narodów dotarło przesłanie o jego zbawieniu. O tym, że jest ktoś, kto nad tym wszystkim czuwa. Jonasza do Niniwy wysłał. Też ciekawy obrazek, moglibyśmy powiedzieć, gdzie jednak ktoś się nawraca, a przesłanie jest takie trochę słabe tego proroka, a jednak się naród nawrócił. No ale dobrze, dlaczego Księga Daniela i trzeci rozdział? To jest moment, kiedy król postanowił zmienić przyszłość. Wizja snu była taka, że ty, królu, jesteś głową ze złota, a po tobie przyjdą inne imperia. Król powiedział, fajnie jest być głową ze złota, ale niedobrze, że po mnie przyjdą inne imperia. Zmieńmy przyszłość. Zwołał wszystkich, cały świat, wszystkich przedstawicieli prowincji i wystawił złoty posąg. Złoty posąg miał być obrazem tego, że nie tylko głowa będzie ze złota, ale cała historia to będzie kontynuacja panowania i dominacji Babilonu. I wszyscy byli gotowi wziąć udział w tej niezwykłej, ekumenicznej imprezie, którą przygotował król Nebukadnezar. Sprawa była bardzo prosta. Wystarczyło oddać pokłon posągowi, coś, co będzie nas łączyło, coś, co jest bliskie naszemu sercu. Król jest wielki, król jest wspaniały. Impreza przebiegała prawie dobrze, bo pojawia się trzech młodzieńców, Hebrajczyków, którzy znając Boże przykazania, pozostali wierni Bogu. Ja bym w tym miejscu chciał zwrócić uwagę, że ci młodzieńcy mieli wszelkie powody, żeby być niezadowolonymi z tego, jak Pan Bóg prowadzi ich życie. Nieraz patrzymy, oto Daniel, wielki prorok,
Jego trzej towarzysze to no też tacy mądrzy Hebrajczycy, tacy wierni Bogu. Ale jak tak spojrzeć na ich historię, gdzie to byli mali królewicze, bo Nebukadnezar tylko tych najzacniejszych wziął do swojej prowincji, żeby ich tam przyuczyć. Jaka ich historia? Ich rodziny zostały zabite, Jerozolima zburzona, a oni zostali wychowani ze świadomością, że to my jako Izrael jesteśmy wspaniałym Bożym narodem, a tymczasem to wszystko się dzieje. I teraz co oni sobie mogą myśleć? Czy Bóg o nas w ogóle dba? Czy to wszystko jest prawdą, co usłyszeliśmy? Czy warto być wiernym Bogu? A gdzie my w ogóle teraz jesteśmy? W Babilonie jesteśmy. Głupot się musimy uczyć. Najprawdopodobniej zostali wykastrowani. Jaka wizja i jakie życie? Pan Bóg mnie kocha. Ale stoją tam, na tej równinie Dura, gdzie ich życie wisi na włosku i gotowi są powiedzieć, cokolwiek nam się wydaje, to i tak będziemy wierni Bogu. Nawet jakby się wydawało, że się ten Pan Bóg nie odzywa do nas, a wszystko idzie w złą stronę, to my i tak będziemy mu wierni. Bo nikogo lepszego nie mamy, komu moglibyśmy być wierni. I dlatego nie udają, że wiążą buty, tylko stoją tam i popsuli uroczystość królowi. A jak król mówi, to może byśmy jeszcze raz spróbowali, to oni mówią, nie ma potrzeby królu. Jak Bóg, któremu służymy, będzie nas chciał wyratować, to nas wyratuje. A jak nie, to i tak nie ma znaczenia, to i tak tobie nie będziemy posłuszni i pokłonu twojemu posągowi nie oddamy. A Bóg niech zrobi, co chce. Wiecie, oni już nabrali pokory. Oni już trochę w życiu widzieli, że Bóg może wyratować, ale czasem nie wiadomo dlaczego nie ratuje. I czasem sprawy idą w złą stronę. Ale to nie zmienia tego, że i tak będziemy mu posłuszni. I ta historia jest obrazem tego, co znowu ma przyjść na świat. I widzimy to, jak w zagadce, widzimy to, jak w jakimś lekkim szkicu, również z Księgi Apokalipsy, bo kiedy otwieramy 13 rozdział Księgi Apokalipsy, no to tam znajdujemy znowu posąg. Przeczytam kilka fragmentów i bez tłumaczenia tych symboli, myślę, że wiele wykładów, całych serii na ten temat już słyszeliśmy, ale właśnie, żeby znaleźć ten posąg, że to się ma jeszcze raz powtórzyć. Od 11 wiersza. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich i mówiło jak smok. Wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. I czyni wielkie cuda, także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak pozostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. Wiecie, jakie porównanie? Właściwie można powiedzieć, że to jest kolejne wydarzenie, jakaś analogia tego, co już kiedyś było. Tam dotyczyło przykazań Bożych, a w przyszłości ma też dotyczyć przykazań Bożych. I nawet jak widzimy pewne rzeczy w zarysie, to warto sięgnąć po książkę Wielki Bój, która pewne rzeczy sprawia, że już nie są tak bardzo w zarysie, tylko widzimy jeszcze dokładniej. I przeczytam jeden akapit z książki Wielki Bój. To jest książka napisana na przełomie XIX i XX wieku. Jako adwentyści znamy ją bardzo dobrze. Niezwykłe jest to, że wcale jej nie musimy chować, chociaż mówi o proroctwach. Wiecie, dzisiaj w tych wielu ewangelicznych kościołach było tylu proroków. Całe konferencje prorocze się odbywały i tam mówili przesłania różne.
a tego, co się teraz dzieje, to żaden nie przewidział. Tyle uzdrowień było, całe konferencje o uzdrowieniach, a teraz jest świetna okazja, można iść do jednego i drugiego szpitala i niech cuda uzdrawiania się dzieją. Jakoś tam nie słyszałem, żeby całe szpitale miały być nagle puste, bo przyszedł jakiś jeden i drugi uzdrowiciel. No to taki dobry moment, gdzie ludzie mieli okazję zweryfikować cuda, które się działy. Ale znowu, idąc za tym tekstem i patrząc na wydarzenia te z Egiptu, tak jak pierwsze trzy plagi, czarnoksiężnicy Faraona też potrafili czynić cuda. W tym tekście z Księgi Apokalipsy było powiedziane, że i ogień z nieba na ziemię potrafił spuszczać. Więc cuda te po złej stronie mocy też się będą działy. No dobrze, ale teraz idąc do tego jednego akapitu z książki Wielki Bój. Gdy dominujące kościoły Ameryki zjednoczą się na bazie wspólnych zasad wiary i tak wpłyną na państwo, że zaakceptuje ich zarządzenia i będzie egzekwować ich przestrzeganie, Ameryka stworzy obraz panowania papiestwa. Zaś nieuniknionym tego skutkiem będą cywilne kary dla wszystkich wierzących inaczej. My znamy te fragmenty, ale teraz takie trudniejsze zadanie, jakby dalej słuchać tego i spróbować przenieść się w czasie o te 100 lat. Wiecie, bo łatwo jest mówić o wydarzeniach, które w większości już się dzieją. Ale książka Wielki Bój, wydana na przełomie XIX i XX wieku, brzmiała wtedy jak jakiś science fiction. To były sterta niedorzeczności. Jak takie rzeczy się mogą dziać? Że co, że protestanci się zjednoczą i to co, jeszcze się z katolikami zjednoczą? To przecież to nonsens. Ale minęło 100 lat i to wszystko się dzieje. I nawet jeżeli pewne rzeczy jeszcze się nie wydarzyły, to znaczy, że trzeba jeszcze chwilę zaczekać. Nakaz święcenia niedzieli, który zostanie wydany przez kościoły protestanckie, będzie równoznaczny z nakazem oddania pokłonu papiestwu. Poprzez zwrócenie się do władzy państwowej, aby przy jej pomocy zmusić ludzi do wypełniania określonych obowiązków religijnych, kościoły uczynią posąg zwierzęciu. Stąd nakaz święcenia niedzieli wydany w Stanach Zjednoczonych będzie jednoznaczny z oddaniem pokłonu zwierzęciu i jego posągowi. To są słowa, których nikt nie próbuje zmieniać. Zostały zapisane i to już się dzieje. A jeżeli jeszcze coś przed nami, to znaczy, że tylko nie wiemy kiedy, ale też się wydarzy. Tak to jest z proroctwami. Tymi proroctwami, których my się nie musimy wstydzić i nie musimy żadnych kartek wyrywać. Kiedy studiowałem w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, to jeden z przedmiotów to był ekumenizm. Jak to jest z tym ruchem ekumenicznym? Jako adwentyści byliśmy na szczególnym... pod szczególnym nadzorem profesora Karskiego, który prowadził te zajęcia, bo znał nasze podejście, znał nasze zrozumienie zagadnienia. I kiedy przyszedł egzamin, to w ogóle był jeden z najtrudniejszych egzaminów, a tym bardziej czułem się zmotywowany jako adwentysta. On wiedział, że ja jestem adwentystą i kiedy szedłem na ten egzamin, zadał mi pytanie, kiedy zaczynają się jakieś pierwsze takie działania ekumeniczne. W teorii, kiedy patrzy się na historię ekumenizmu, to pierwsze kontakty takie międzyprotestanckie, które mają takie pokojowe relacje, wiecie, bo to, że kontakty były, to one były od wieków, tylko one były takie ogniem i mieczem. No tak wyglądał świat religijny. Ale na początku XX wieku protestanci zaczęli łączyć się wokół na przykład wspólnej misji. Że skoro chcemy na cały świat pójść z Ewangelią, no to podzielmy ten świat, żeby sobie nie wchodzić w drogę. To były takie pierwsze kontakty. Początek XX wieku.
To już był czas, kiedy książka Wielki Bój krążyła w wielu miejscach. A to jest książka, która mówi o ekumenizmie. Więc kiedy byłem zapytany, jakie są początki ekumenizmu, to miałem wielką satysfakcję, że tutaj zaskoczę profesora i powiem mu właśnie o książce Wielki Bój, która mówi o tym, jak będzie wyglądał ruch ekumeniczny, a została napisana jeszcze w XIX wieku. No i cóż, i to wszystko sobie trwa. My tu sobie siedzimy. Woda w Wiśle płynie. Może wydawało nam się, że pewne rzeczy jakoś szybciej pójdą. A cokolwiek nam się wydawało, to wszystko, co zapowiadają proroctwa, to się zdarzy. I to przesłanie, które tak dzisiaj chciałem szczególnie podkreślić, to Stary Testament jest... To są piękne księgi i piękne wydarzenia, które mówią o tym wszystkim, jak to będzie. A pewne rzeczy powtórzą się w tak niezwykły sposób. No i właśnie Księga Daniela, 3 rozdział, który mówił o posłuszeństwie przykazaniom, to mówi o tym również Księga Apokalipsy, że znowu będzie jakiś posąg. Może niekoniecznie ze złota, ale to będzie również kwestia posłuszeństwa przykazaniom. I tak jak wtedy tych 3 Hebrajczyków, którzy skołatani, zastanawiając się, czy ten Pan Bóg jeszcze czuwa nad tym wszystkim, gdzie my jesteśmy, w tym Babilonie, a to przecież nasz Bóg jest stwórcą wszystkiego, a my tutaj. Zobaczcie, jak ta historia w pewnych odcieniach zaczyna wyglądać tak samo. Ale jednak byli wierni Bogu, cokolwiek im się wydawało. I to jest takie wyzwanie dla nas, żeby być wiernymi Bogu, cokolwiek będzie się działo. Księga Estery, też niezwykła historia. Jak wydawało się, że już nic nie oszczędzi narodu izraelskiego, a jednak Pan Bóg miał swój plan. I tak to właśnie zawsze wygląda. Że Pan Bóg zawsze do Niego należy ostatnie słowo. Można by jeszcze mówić o Babilonie i jego nagłym upadku, kiedy ucztowali i czuli się niezagrożeni. A to była ostatnia noc Babilonu. Jeden element z tych wydarzeń Starego Testamentu, na który jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, taki dla nas najpiękniejszy, na który czekamy. Wejście do Kanaanu. Bo cała ta historia, pobyt w niewoli, wyzwolenie, to w ogóle wyzwolenie z grzechu. To wszystko, co się działo, jest obrazem naszej wędrówki. Czasem nawet naszej osobistej. To jest obraz zbawienia. Chodzili po pustyni. Mogli szybciej wejść do ziemi obiecanej, ale jednak, kiedy wysłali zwiadowców, oni przychodzą, mówią, piękna ziemia. Ale tylko 2 jest gotowych uwierzyć w to, że w mocy Bożej tam wejdziemy. 10 mówią, nie wejdziemy, bo tam są olbrzymi i są miasta obwarowane. I kiedy wreszcie wchodzą do ziemi obiecanej, to w czyjej mocy oni wchodzą? Czy to wreszcie przez te 40 lat to Izrael tam tyle treningów odbył na pustyni militarnych i takie zrobili wreszcie niezwykłe machiny burzące te mury, że mówią, no teraz to wygramy? Nie, oni po prostu wiary nabrali. Nabrali wiary, że skoro Bóg tak mówi, to tak się stanie. I nam się może wydawać, że to chodzenie po pustyni to taka strata czasu. I chyba nawet nasze życie i życie naszego Kościoła to teraz tak wygląda trochę jak chodzenie po pustyni. I może nam się wydawać, że to strata czasu, ale Pan Bóg ma swój czas na wszystko i kiedy my nabierzemy tej pełnej ufności, również takiego pełnego zaufania, że jakiekolwiek te czasy by miały być, to damy radę. Wiecie, tak po ludzku to lepiej nie żyć w tych czasach, jak te plagi zaczną spadać. Ale powiem wam, że ja to tak za dużo nie widziałem w tym życiu i w tym świecie, ale wystarczyło mi tych trochę historii, tych trochę bied ludzkich, w Polsce i nie Polsce, żeby zobaczyć, że tutaj to człowiek to tak nie poużywa za bardzo. Żeby tak szczęścia zażyć. To naprawdę dopiero w Bożym Królestwie. Tutaj to tylko takie przebłyski. Tak na chwilę. A później znowu ciężko.
znowu wiatr w oczy. Trochę mi to przypomina, ja bardzo lubię prowadzić uroczystości pogrzebowe. Bardzo lubię, bo wtedy ludzie naprawdę słuchają. Wiecie, jak na ślubach, to tam każdy się rozgląda, co w to ubrany, w brzuchu burczy, ale na pogrzebie to wszyscy słuchają. Ja mam takie swoje ulubione pytanie, takie dwuczęściowe. Pierwsze się pytam, czy chcielibyście przeżyć swoje życie jeszcze raz? I większość ludzi kiwa głową, żeby chciało. No to zadaję drugą część tego pytania, ale czy chcielibyście jeszcze raz przeżyć swoje życie tak samo? No i powiem wam, że to wtedy wszyscy mówią, że nie. Bo życie było ciężkie. My chcielibyśmy przeżyć je jeszcze raz, bo wiem, wtedy byśmy tu skręcili, tam skręcili, nie? Trochę lepiej by się to życie może poukładało, bo my cały czas mamy nadzieję, że to życie może być szczęśliwe. Ale prawdziwe szczęście to będzie dopiero w Bożym Królestwie. A tutaj to, jak nie w naszym życiu, to zaraz obok tyle nieszczęść, których nie jesteśmy w stanie zmienić, dopiero Boże Królestwo zmieni. Jak tak nabierzemy tego przekonania i tak naprawdę zatęsknimy za tym Bożym Królestwem. Przychodzą takie momenty w życiu, że człowiek tak bardzo tęskni za Bożym Królestwem. Jak tak cały Kościół tak bardzo zatęskni i powie, że jesteśmy gotowi. Nie w nas, to nie w naszej sile, ale w Bożej. Taki tekst, który pojawia się, tak naprawdę wielokrotnie się powtarza, zawsze było dla mnie takim wyzwaniem, żeby spróbować dać odpowiedzi na te trudne pytania, szczególnie ze Starego Testamentu. I często rozmawiając z ateistami, oni mówią, co to za Bóg, który kazał wejść do Kanaanu i tam wszystkich wyciąć, dzieci i zwierzęta. No? Co to za obraz Boga? Ale to nie był Boży pomysł na takie wchodzenie do Kanaanu. To kolejny raz Izrael mówi, co, my nie damy rady? Pan Bóg miał swój pomysł. Wyglądało to tak. Księga Wyjścia, 34 rozdział, od 10 wiersza. Na to on rzekł, oto ja zawrę przymierze. Wobec całego ludu czynić będę cuda, jakie nie działy się po całej ziemi i u żadnych narodów. Cały lud, wśród którego przebywasz, ujrzy dzieło Pana, gdyż straszne będzie to, co ja z Tobą uczynię. Przestrzegaj tego, co ja dzisiaj nakazuję Tobie. Oto ja wypędzę przed Tobą Amorejczyka, Kananejczyka, Hetyjczyka, Peryzyjczyka, Chiwijczyka i Jebuzejczyka. To już są słowa wypowiedziane po tym, jak Izrael wyszedł z Egiptu, a Bóg mówi, Ty dopiero cuda zobaczysz, bo jeszcze przed nami wejście do ziemi obiecanej. I to Pan Bóg miał im tą drogę torować. Czytamy w innym miejscu, że Pan Bóg mówi, pośle szerszenie, które będą wypędzać tych, którzy tam mieszkają. Tak mówi po kolei, nie wszystkie, nie całą ziemię naraz, żeby nie zarosła i żeby dziki zwierz się nie rozmnożył. Wejście do ziemi obiecanej było w Bożej mocy. Nie było dzięki temu, że ludzie nagle się odważni zrobili i za miecze złapali. Cię to trochę może przypomina nasz Kościół, kiedy mówimy, jak teraz zrobiłem, jakie kolejne ewangelizacje to będzie. Cały świat teraz nagle. A wiecie, że chociaż nas przybywa jako Kościół, nas jest więcej, mówimy każdego roku milion więcej adwentystów. Ale ludzi na świecie przybywa o tyle szybciej, że tak naprawdę procentowo to nas jest mniej. Więc patrząc na nasze strategie i na nasze moce pójścia na cały świat, to wygląda coraz słabiej. I coraz bardziej musimy szukać, jakie to Pan Bóg przygotował rozwiązania. Może to musi być jak w historii z Gedeonem, kiedy Pan Bóg spojrzał na armię i mówi, cały czas z was za dużo. Czy nas może być jeszcze mniej? Może w Wiśle się zastanawiacie, czy jeszcze może być nas mniej? Ale to jest taka dziwna Boża droga. Właśnie, że kiedy jest mało, kiedy zostają ci najwierniejsi, to Pan Bóg wtedy mówi, no, to teraz jak coś się stanie, to będziecie wiedzieli, że to było w mojej mocy, a nie w waszej. I tych trzech Hebrajczyków, cokolwiek się dzieje,
Czy nas Bóg uratuje, czy nie, Jego sprawa, my Mu będziemy wierni. To są czasy, które przed nami. A jeżeli pewnego dnia się tam znajdziemy, to nie dzięki temu, kim my jesteśmy, jak dobrze Biblię znamy, ale dzięki Jezusowi i temu, kim On jest, co dla nas zrobił, Jemu niech będzie chwała.